na czwartym dniu konferencji Wiara, Rozwój, Piękno. No i dzisiaj piękno. I... A rozumiem, nie będzie. No, że będzie, ale... Piękno, ale to jest... W zeszłym roku mieliśmy sztuki plastyczne. W tym roku jest muzyka. Ale jakże muzyka może istnieć bez obrazu? Obraz jest ważny i on się tutaj pojawia. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, ale także jego przyjaciela. Wielkie dysonanse było, gdybym nie pozwolił przyjacielowi zaprosić przyjaciela. W związku z tym życzę Państwu wspaniałego odbierania tego przekazu, który jest niezwykły. I proszę wiedzieć, nasz gość jest osobą wybitnie ciekawą. Zapraszam Państwa, a wcześniej Dariusz Stachura. Drodzy bracia i siostry, zawsze tak lubię mówić kościele księdza, ale żona mnie poprosiła, a już nie jestem najgorszym ojcem, mężem, mam nadzieję, że dojdzie wielki sukces. Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że tak jak mówi się, że śpiewamy, to się podwinie, to ja zaprezentuję Państwu taką pieśń Ave Maria. To będzie rodzaj modlitwy dla nas wszystkich, ale w szczególności dla naszego przyjaciela, mojego przyjaciela Tomka Raszkiewicza, który bezpiecznie przyjechał do nas, przez zaproszenie, będzie prowadził dzisiejszy wykład, dzisiejszy wieczór. Tomku, to dla Ciebie ta modlitwa. O Twoje zdrowie, o zdrowie Twojej rodziny, szczęście i przyjaźń naszą. Włączam, bo niestety sam muszę obsłużyć sprzęt, ale od czego to dyrektorzy nie są? Od wszystkiego.
Tomasza Raszkiewicza. Tomasz Raszkiewicz. Proszę Państwa, zdradzić tajemnicę, że Tomasz nie tylko potrafi pięknie mówić. No to nie zapowiadaj, bo jak widzę, że to nieprawda, to tak się bardzo denerwuje. Nie przejmuj się, ale nie ostatnio nie każę mówić o kimś, że jest super, ale jest super. Ale oprócz tego jeszcze śpiewa i mam nadzieję, że zdołam go namówić na wspólne śpiewanie na zakończenie naszego spotkania, naszego wieczora. Tomasz Raszkiewicz, oddaję to głos. Mój drogi, szanowny przyjacielu. Wszystko przed nami, karierę jeszcze, my myślę, że jako studenci trzeciego wieku jeszcze możemy zrobić. Tak, ja nie mam wątpliwości, że w domu spokojnej starości mam szansę wygrać konkurs na najlepszego śpiewaka, ale wiele lat temu, kiedy miałem do wyboru zająć się trójką swoich dzieci albo swoją karierą, wybrałem dzieci i nie żałuję. Bo chwalić Boga, dzieci już są dorosłe, a ja ciągle jeszcze na scenę wychodzę. Co prawda nie piszą o mnie w Nowym Jorku, ale z drugiej strony chyba i tak bym nie zrozumiał, bo aż tak dobrze angielskiego nie znam. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło. Nieczęsto się zdarza, żeby śpiewak operowy wymądrzał się w obecności kapłanów i to dobrze wykształconych kapłanów i profesorów, na tematy, które wiążą się z tym, czemu oni poświęcili swoje życie, ale kto wie, może spojrzenie świeckiego i to do tego artysty będzie jakimś innym, czy troszeczkę nowym, może nawet inspirującym, w końcu duch wieje, kędy chce. Chciałem też wytłumaczyć się z tej prezentacji. Ja zrobiłem prezentację dlatego, że temat, który pierwotnie padł, to inspiracje Biblią w muzyce i sztuce. No proszę Państwa, moglibyśmy się umówić na jakieś 5 lat wspólnego spotykania dzień w dzień, żeby się w tym temacie zgłębić i zanurzyć. I to by pewnie nie wystarczyło, więc znając swoją gadatliwość i nadmierną miłość do dygresji, postanowiłem się zdyscyplinować i tam, gdzie to możliwe, przeczytać to, co spróbowałem syntetyzować intelektualnie w głowie, w sercu, żebyście Państwo tutaj nie mieli mnie całkowicie dosyć. Zastanawiając się, jakim tropem iść, czy tropem twórcy zainspirowanego Biblią, bo pierwotnie myślałem o Mozarcie, który tworzył przepiękną muzykę sakralną, a z drugiej strony Miloš Forman wykreował go trochę jak takiego, na takiego idiotę, a Mozart, wystarczy poczytać jego listy, żeby zobaczyć, jak bardzo głęboko był uduchowionym człowiekiem i bardzo religijnym człowiekiem, że może tak, może w Pergolesii. Długo myślałem, pogadałem z Panem Bogiem, ostatecznie w niedzielę powiedział: nie, idź w stronę sądu ostatecznego, jesteśmy w przededniu Wszystkich Świętych, to pewnie będzie dobry pomysł. Zwłaszcza, że proszę Państwa, żyjemy w czasach totalnie anormalnych, bo na długo zanim w ogóle ludzkość dowiedziała się, czy wpadła na to, że jest jeden Bóg, wiedziała, że musi być jakiś Bóg, bóstwo, musi być coś ponad nim. I ludzkość, ludzie wiedzieli, że ziemskie życie, ziemska wędrówka nie jest celem ostatecznym. Mamy na to mnóstwo dowodów. Nauka przychodzi nam w sukurs coraz bardziej, to pokazując, odgrzebując coraz więcej i wyciągając z ziemi. A tymczasem my, proszę Państwa, żyjemy, jakby Boga nie było, żyjemy w czasach, w których zaprzeczamy, których sami siebie stawiamy na piedestale i jakby wypraszamy kogoś z jego własnego domu i mówimy, jak ma to wszystko wyglądać. Co więcej, no musimy odpowiadać na tak oczywiste pytania, jak to, czy Biblia w ogóle miała i jakie miała znaczenie. No fundamentalne. Ona nas ukonstytuowała. Jeżeli byśmy pojechali do tych wszystkich ateistycznych krajów,
do tych ateistycznych dzisiaj i takich no, chorych stolic jak Paryż i wyrzucili wszystko, co tam materialnie powstało dzięki temu, że ludzie wierzyli w Boga. A przecież Biblia jest żywym słowem Boga i jest tym naszym jakby skarbem i możliwością doświadczania fizycznego Boga na ziemi, jednym z takich, to co tam zostanie? Nic. Poproszę o pierwszy, a w zasadzie już drugi slajd. Także, proszę Państwa, no, jeden z najbardziej znanych papirusów. Widzimy tutaj scenę ważenia duszy ludzkiej na jednej szali Anubis kładzie ludzkie serce, które Egipcjanie traktowali jako siedlisko duszy, a po drugiej stronie, proszę Państwa, piórko. Ludzkie uczynki miały być tak szlachetne, że piórko miało przeważyć, jeżeli człowiek miałby osiągnąć życie wieczne. Ale to jest tylko taki, bo do Egiptu za chwilę dojdziemy. Także ja sobie to tak, bo ja lubię rymować, życie wieczne, ludzkości, poczucie odwieczne. Tak, i moim zdaniem, proszę Państwa, jest to dowód na istnienie Boga. No bo w Księdze Rodzaju mamy napisane, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a więc wpisał w człowieka też poczucie siebie, prawda? No oprócz tego, że mamy wolną wolę i samoświadomość, poza nami i aniołami, i żaden inny byt tej świadomości nie ma, żadne zwierzę, roślina nie wie, że istnieje, to jeszcze gdzieś ma, moim zdaniem Pan Bóg wpisał w człowieka poczucie, że jest. I jeżeli prześledzimy, ja takie bardzo króciutkie kilku wybranych starożytnych systemów religijnych tutaj dla Państwa przygotowałem omówienie, to zobaczycie, że ludzie czuli podświadomie, czy wierzyli w jednego Boga, czy w wielu bogów, a raczej w wielu bogów, to gdzieś po prostu mieli tą świadomość, że no właśnie tą świadomość, którą my dzisiaj mamy dzięki objawieniu, jakie przyniosło ze sobą Słowo Boże. To możemy iść dalej. No i tutaj, proszę Państwa, mamy pierwsze takie archeologiczne poszukiwania. 500 tysięcy lat temu zakopano czaszki w Chinach, które były oddzielone od głów i które archeolodzy, antropolodzy jasno definiują jako dowody na to, że już jest kult życia pozagrobowego, kult przodków. No a potem ja tu też sobie pozwoliłem napisać, przez całe tysiąclecia różni dziwni ludzie wykorzystywali czaszki do popijania z nich. Pamiętają Państwo te, jeśli oglądacie filmy, na przykład serial o Wikingach, gdzie sobie potrafiono nalać. Są też takie miniatury, gdzie królowie, zwycięzcy potrafili pić z czaszek pokonanych wrogów czy przywódców. Oczywiście, proszę Państwa, ja mówię bardzo skrótowo, bo mamy mało czasu. Co więcej, proszę pamiętać, że jeżeli mówię o jakimś systemie religijnym, to mówię o jakimś jego wycinku, bo gdybyśmy mieli nawet opowiadać o tym, jak wierzymy w Kościele, to choć od strony postrzegania Boga, no, prawda jest jedna i objawiona, to jednak w miarę jak się percepcja ludzi zmienia, to też pewne rzeczy nabierają innego świata, innego konteksta. Gdybyśmy mieli powiedzieć, jak my wierzymy, tak, no to musielibyśmy cofnąć się za Mieszka I i naraz by się okazało, że nie wierzymy tak jak teraz, tylko i trochę inaczej. I pewnie też zanim to wszystko gdzieś tam Kościół wziął w karby, to też było dosyć dużo tego pogaństwa. Dobra, idźmy dalej, bo ja już widzę, że zaczynam. Tak, no tutaj mamy taki przykład właśnie azteckiej czaszki. Bardzo mi się spodobał ten slajd, więc go postanowiłem Państwu pokazać. Przepięknie przyozdobiona, inkrustowana. Miałem jeszcze parę innych, ale dobrze, że nie wstawiłem, bo są dzieci. Nie wiem, czy to by było fajnie, taki kielich z taką, no właśnie, trepanacyjną
czaszką, to możemy dalej. Proszę Państwa, Babilonia. No, ja Sumerów już sobie zostawiłem, dlatego że Babilończycy rozwijają koncepcję sumeryjską. Mamy bogów podziemia, sędziów, Anuki, którzy sądzili ducha zmarłego i poddawali go surowym, nieodwracalnym prawom. Zobaczcie Państwo, już wtedy mamy koncepcję, że dusza po śmierci idzie w zaświaty i podlega sądowi. No i przeczytam, to będzie tak najprościej. Kiedy przepłynął rzekę Chuba, stawał przed siedmioma murami miasta i musiał przejść przez siedem bram strzeżonych przez strażników. W każdej z nich pozbawiano go części szat i ozdób. Zobaczcie Państwo, czy my nie mamy dzisiaj, bardzo często w średniowieczu było to praktykowane, że nawet królowie albo bardzo możni ludzie byli chowani nago. A przepiękny zwyczaj u Habsburgów, kiedy Habsburgowie, rodzina panująca, cesarska, kiedy umierali i byli prowadzeni w kondukcie pogrzebowym do kaplicy kapucynów, gdzie oni są chowani. I mistrz ceremonii pukał, powiedzmy, chowamy cesarzową Sisi. I witający zakonnik pytał, kto to? Cesarzowa. Nie znam takiej. Drugi raz. Kto to? Cesarzowa. Nie znam takiej. Trzeci raz. Kto to? Grzesznica. Proszę, możesz wejść. Czy my? Zobaczcie Państwo, a mówimy tutaj o cywilizacji sprzed tysięcy lat. Jest jakaś taka intuicja w nas. Umarły musiał stanąć przed obliczem Trybunału tak, jak się narodził. Nago. Potem odbywał się sąd. Wśród sędziów był Gilgamesz i Urnammu, legendarni sumeryjscy władcy. Pisarka świata podziemnego, bogini Beletsari, umieszczała imię zmarłego na tabliczce. Wówczas śmierć jego stawała się faktem dokonanym. Idźmy dalej, bo jakby to jest tylko Persja. W Persji już mamy, proszę Państwa, koncepcję ciała i duszy. Pierwiastek duchowy po śmierci nie ulega zniszczeniu wraz ze śmiercią ciała. Ciało człowieka miało zmartwychwstać w dzień sądu ostatecznego i przybrać nowy kształt. Coś to Państwu mówi? My też w to wierzymy. Podstawą etyki był dogmat o wolnej woli człowieka. Proszę Państwa, starożytna Persja. Już wtedy pojawia się koncepcja, że człowiek jest odpowiedzialny za to, co stanie się z nim po śmierci. Mamy koncepcję dobra i zła. Jest anioł księgowy, tak go, nazwijmy go tak umownie, który rejestruje zachowania, to, co robimy. Towarzyszy nam i jakby sporządza rejestr naszych dobrych złych uczynków. Tutaj odwołam się do księży, ale z tego, co pamiętam, to w Kościele przez, nie wiem, czy pewnie do dzisiaj tak jest, że mówi się o tym, jest księga życia, w której każdy uczynek jest zapisany, prawda? Boże miłosierdzie oczywiście jest ponad naszymi wszelkimi czynami, ale nic nie ginie. Każdy nasz grzech, pamiętam kiedyś takie rekolekcje, znowu powiem dygresję, jak byłem młodym chłopakiem, jak ksiądz nam tłumaczył, na czym polega kwestia grzechu i spowiedzi. Że to jest tak, jakbyśmy w deskę gwoździe wbijali. No owszem, spowiedź święta pozwoli nam się pozbyć tych gwoździ, ale ślady zostają. Pewnie Boże miłosierdzie, Bóg w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu kiedyś pozwoli, żeby ten świat był doskonały i żeby te wszystkie dziury po gwoździach, po naszych grzechach wreszcie sobie poszły precz. Ale póki co. Także proszę Państwa, dla człowieka sprawiedliwego był most Cigna, prowadzący do szczęśliwej wieczności. On się ma okazać szeroki, łatwy i wygodny do przejścia. Gdy natomiast wstąpi na ten most grzesznik, most zwęci się jak ostrze brzydko i potępieniec wpadnie na dno piekła. Jeśli na wadze sędziego ranszu dobre i złe uczynki równoważą się, dusza zmarłego będzie musiała zaczekać w stadium pośrednim. Proszę Państwa. Koncepcja czyśćca, którą, a czy nie koncepcja, no, my mówimy o tym, co jest nam objawione.
Czyściec jest zresztą potwierdzony przez wiele objawień, które Kościół uznaje świętych, którzy... Zresztą Kościół też zachęca do modlitwy za duszę w czyśćcu cierpiące. Ale proszę Państwa, Persja, a my tu mamy mowę o tym, że są ludzie, którzy nie zasługują ani na to, żeby już się grzać w słońcu wieczności, ani też nie byli na tyle źli, że nic z nich nie będzie i mają trafić tam, gdzie miejsce najgorszych podylców, że tak powiem. Mamy koncepcję czyśćca. Po sądzie ostatecznym nastąpi zniszczenie sił Arymana przez Ahuramazdę, oczyszczenie ziemi piekła roztopionym metalem i odnowienie świata dobra, który będzie trwać po wieczne czasy. Jest to zaratustrańska nauka o końcu świata, sądzie ostatecznym życiu posagrobowym. Ona nasuwa uderzająca analogię z judaizmem, a w szczególności z chrześcijaństwem. I proszę Państwa, przecież my też wierzymy w to, że na końcu czasu przyjdzie, zresztą później będę pokazywał, będziemy jakby pracować nad apokalipsą świętego Jana. Proszę Państwa, no my wierzymy w to, że przyjdzie Chrystus, że całe zło zostanie zniweczone, ten zło tego świata zostanie wypalone. No, Jezus wielokrotnie mówił o tym w przypowieściach, o oddzieleniu zboża od plew i tak dalej, i tak dalej. Idźmy dalej. Egipt. No, tego nie będę specjalnie, proszę Państwa, omawiał, dlatego że Egipt jest najbardziej znany i to wszyscy doskonale wiemy, którzy choć odrobinę interesujemy się historią i cywilizacjami. Tam było bardzo rozbudowane życie pozagrobowe. No, całe niesamowita dbałość o ciało zmarłego, które miało się zachować. Kurczę, no... My w końcu wierzymy w zmartwychwstanie ciała, chociaż aż tak o to nie dbamy, a ostatnio plagą moim zdaniem, czego trochę nie rozumiem, przepraszam za osobiste, są kremacje. My tak doświadczeni kremacjami przymusowymi w czasie II wojny światowej powinniśmy chyba trochę rozważyć, czy rzeczywiście każdego zmarłego należy w ten sposób pochować. Mamy, proszę Państwa, dusza poddaje się w sali dwóch praw, zasiada Trybunał Ozyrysa, sądzi zmarłych, jest doprowadzony na sąd przez Anubisa, w sali ustawiona była waga, to o czym mówiłem. Według starożytnych Egipcjan sąd Ozyrysa był sądem ostatecznym, od którego nie istniała możliwość apelacji. Idziemy dalej, także... No i tutaj mamy kolejną rycinę, widzimy tutaj jeszcze bardziej wyraźnie, mamy serce po jednej stronie, po drugiej stronie mamy piórko i mamy Anubisa, który waży i no zobaczymy, co się będzie działo dalej, znaczy my nie zobaczymy. Grecja, proszę Państwa, w starożytnej Grecji wierzono, że dusza człowieka wędruje po jego śmierci do świata podziemi, aby tam spędzić resztę swoich dni. Przypominam, że kultura hellenistyczna, Grecja miała bardzo duży wpływ na kształtowanie się, no przecież w tej kulturze później funkcjonował pierwszy kościół, prawda? No bo jakby na sprawę nie patrzeć, to Rzymianie, o których za chwilę trochę powiem, tacy barbarzyńcy w sumie i złodzieje, w sumie nawet nie za bardzo się swojego systemu dorobili, potem, za chwilę. W każdym razie, proszę Państwa, początkowo, więc w najstarszych greckich wrażeniach świat podziemi nazywany był początkowo Tartarem, a później Hadesem. Był to ponury, smutny i nierzeczywisty świat. Dusza po śmierci wędrowała nad rzekę Styx, no to znamy ten mit, Charon przewoził, kładziono obola zmarłemu, żeby go przewiózł. Był pies Cerber, który pilnował, żeby się z tym nie dało wejść albo ani wyjść, jeżeli nie jesteśmy przeznaczeni. Pamiętacie Państwo słynny mit o Orfeuszu, któremu się udało, no ale kobieta wyżmędała, odwrócił się, no i się to jak zwykle źle skończyło. Także panowie, nie słuchajcie zawsze kobiet, a szczególnie wtedy, kiedy jesteście przekonani, że macie rację i nie jestem mizoginem, kocham wszystkie panie, ale czasem nie warto. Wtedy dusza stawała przed trzema sędziami, podlegała osądowi i szła w jedno z trzech miejsc
spoczynku wiecznego. Sprawiedliwi kierowali się na prawo do rzeki zapomnienia lata, napiwszy się z niej wody, zapominali o ziemskim życiu. Dalej czekały już na nich pola elizejskie, kraj wiecznego spokoju i pośmiertnej szczęśliwości, gdzie dusze uwolnione od wszelkich cierpień i pragnień przekazały się po bladych łąkach, ogarnięte muzyką niewidzialnych lir. Muszę powiedzieć, że jak tak, bo to w skrócie opisałem, ale jak tak sobie naczytywałem dość poważnie na temat koncepcji nieba u starożytnych Greków, to jednak cieszę się, że jestem katolikiem. Mimo że wiele rzeczy nie wiemy, to co wiemy napawa jednak trochę lepszy. Stwarza przed nami lepsze perspektywy. No ale oczywiście dusze ludzi niegodziwych trafiały do Tartaru. To najmroczniejsza i najniższa część krainy podziemia, w której przebywali nieszczęśnicy skazani na wieczne cierpienie. Według mitologii greckiej w Tartarze między innymi cierpieli Syzyf, Tantal i inni. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że tacy, którzy próbowali ludziom zrobić dobrze, no to bogowie ich nie oszczędzili. Proszę Państwa, mamy Rzym. No tutaj mamy jeszcze piękny przykład łodzi Charona i taka właśnie spowita w całą dusza, która przepływa. Łódź Charona, Franciszek Smulewicz. O właśnie, a tu jeszcze tylko taki przykład, że słowo Tartar znajduje się, proszę Państwa, jest użyte w drugim liście świętego Piotra, w którym święty Piotr mówi, że ci, którzy zgrzeszyli, jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd. A więc tu mamy taki przykład tego pewnie wpływu nomenklatury greckiej. To idźmy dalej. Rzym. Proszę Państwa, no Rzymianie to w ogóle bardzo dziwna cywilizacja i bardzo dziwna kultura. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że oni tak w sumie to tak nawet do końca nie dorobili się swojej własnej religii. Tak jak od wszystkich wszystko kradli, bo potęga Rzymu powstała, mit założycielski, proszę Państwa, porwanie Sabinek. Największa zbrodnia, jedna z największych zbrodni starożytności, czyli kradzież kobiet. Dalej, mówi się o orłach rzymskich. Nie, symbolem Rzymu nie był orzeł, tylko sęp. Nie muszę nikomu mówić, że to takie ptaszydło dosyć słabo postrzegane, bo żarło padlinę. Dalej, proszę Państwa, Rzym u zarania, przecież to była enklawa dla wszystkich zbirów i zbrodniarzy, którzy mogli tam bez kary zbiec. Tak powstawał Rzym. I co się później dzieje? Rzymianie podbijają, łupią, mordują. I kradną też, słuchajcie, bogów różnym ludziom i różnym narodom. Jest tak śmiesznie, że oni wchodzą do danego kraju, do danej krainy nie niszczą świątyń, żeby nie denerwować obcego bóstwa, tylko zaczynają do niego również się modlić. Z Żydami mieli problem, no bo Bóg Żydów nie wygląda. No bo nie wolno było robić obrazu Jahwe. Co więcej, my nawet nie wiemy tak naprawdę, jak się Bóg nazywa, bo arcykapłan w świątyni tylko raz do roku po cichu wymawiał jego imię i przekazywał brzmienie tego, no bo mamy tylko zapisane JHWH, a czym to jest uzupełnione, nie wiemy, przypuszczamy. W związku z powyższym, co zrobili? Zburzyli świątynię i wywieźli wszystko, co się dało, ukradli do siebie. Prawdopodobnie nie zniszczyli trzech najświętszych symboli łączności Izraela z Bogiem, ale no jakby w ten sposób nawet anektowali cudze religię. Potem to już w ogóle był, proszę Państwa, totalny miszmasz, dlatego że oni zaczęły przenikać szczególnie wschodnie religie do Rzymu. No i mamy kult bogini Kybeli czy Cybele, za którą idzie powszechna kastracja, różne kulty egipskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Rzymianie na pewno praktykowali kult zmarłych, bali się swoich zmarłych, więc tworzyli im piękne grobowce. No ja tutaj też opisałem, mam nadzieję, że sobie Państwo doczytali, kiedy ja gadałem, to już polecimy dalej. Były aż dwukrotnie święta zmarłych, jedne były takie bardziej
przyjazne, drugie mnie szczególnie. Tu mamy pośmiertną maskę Rzymianina, która była wykonywana. No to idźmy dalej, bo jak tak dalej pójdzie, to nie dojdziemy, zostaniemy przy wstępie. Proszę Państwa, no i tak jak powiedziałem, tutaj kiedy Rzymianie podbili Grecję, to jakby żywcem wzięli ile się dało, tylko dla przyzwoitości Bogom imiona pozmieniali, ale generalnie to nic odkrywczego, bo ich etruskie wierzenia odeszły trochę w niepamięć. Aż wreszcie mamy chrześcijaństwo, które się pojawia i zaczyna być religią dominującą, no, wprowadzane, jak wiemy, twardą ręką. A tutaj mamy piękny przykład grobowca bogatego Rzymianina. Także jak Państwo widzą, dzisiejsze cygańskie nagrobki nie są szczytem tego, co można postawić na cmentarzu. Przy czym cmentarze mieli za miastem. I bardzo chętnie, no dobra, to już nie powiem, bo... Proszę Państwa, bardzo ciekawa historia z Żydami, ponieważ znowu, proszę Państwa, bo dzisiejszy judaizm nie ma nic wspólnego z judaizmem świątynnym, tak, dzisiejszy rabiniczny. Tu też chcę powiedzieć, że to jest też niesamowite, że dużo więcej zaratrustianizm ma wspólnego z naszym postrzeganiem życia wiecznego niż to, jak wierzyli faryzeusze czy sadyceusze. Poproszę o następny slajd, bo tutaj pozwoliłem sobie na takie bardzo krótkie omówienie. Faryzeusze, chociaż Pan Jezus się z nimi za bardzo dobrze nie obchodził, to jednak to oni wywodzili się ze średniej warstwy, raczej byli biznesmenami, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I oni oczywiście uznawali w pełni Słowo Boże spisane, ale również i tradycję, która była dosyć istotna. I to tak naprawdę oni przetrwali, a nie sadyceusze, i to jakby oni byli kontynuatorami. Co oni wierzyli, co uważali na temat życia wiecznego? Wierzyli, że Bóg sprawuje nad wszystkim kontrolę, jednak na bieg wydarzeń mają także wpływ nasze osobiste decyzje życiowe. Jakby no my też chyba można powiedzieć, że tak wierzymy, że Bóg ingeruje w nasze życie, jest w nim, ale też to nie jest tak, że my sobie możemy robić co chcemy i powiedzieć: Panie Boże, Ty mnie kochasz takim, jakim jestem, to mnie bierz, a ja będę robił hulaj dusza piekła niebo. Wierzyli w zmartwychwstanie i w życie po śmierci z odpowiednimi nagrodami lub karami dla każdego indywidualnie, a więc ten system jest zachowany. No i wierzyli w istnienie aniołów i demonów. Natomiast sadyceusze absolutnie nie. I to jest też, proszę Państwa, bardzo ciekawe. Bo tak, sadyceusze byli bardzo dogmatyczni, oni byli niezwykle konserwatywni, uznawali tylko i wyłącznie spisane Słowo Boże, Torę. I co z tego? Skoro odrzucali Boże zaangażowanie w codzienne życie Żydów, odrzucali możliwość zmartwychwstania, odrzucali istnienie życia wiecznego, twierdząc, że dusza po śmierci odchodzi, a zatem nie uznawali kary i nagród po śmierci będących konsekwencją złego lub dobrego postępowania za życia, odrzucali istnienie aniołów i demonów. Proszę Państwa, no to jest totalny absurd, bo przecież wszystkie te, to wszystko, co oni odrzucali, Bóg im objawił i tego naucza Stary Testament. Ja się tu nie wdawałem już w cytaty, bo przecież na to nie mamy czasu, bo moglibyśmy przystanąć na tym jednym slajdzie i następne 2 godziny o tym rozmawiać. Tak czy inaczej, no i co jest ważne, proszę Państwa, to dzisiaj też jest nam bliskie. Oni piastowali wysokie stanowiska religijne, ale oni bardziej byli z polityką związani. Także tak, i to byli arystokraci, oni z Rzymem mieli bardzo dobre relacje, zabiegali o dobre relacje z Rzymem. Także wiecie Państwo, no, jak się polityka za mocno miesza z ołtarzem, tak, to niedobrze. Co dostatecznie w Ewangeliach? Proszę Państwa, no i tak jak już powiedziałem, przechodzimy do tego, co jest dosyć, co jest tematem naszego spotkania. Nowy Testament mówi o sądzie ostatecznym. No nie jest tak, że sobie Kościół to wymyślił, albo że Pan Bóg postanowił
później nawiedzać różnych świętych, długo modlących się i mocno klęczących ludzi i nadrabiać zaległości w opowiadaniu, co też się będzie działo. A zatem, proszę Państwa, no pierwszy, tych przykładów jest mnóstwo. Ja wybrałem bardzo niewiele, no bo przypowieść o kwaście. Pozwólcie Państwo, że przeczytam. Przystąpili do niego uczniowie i prosili go, wyjaśnij nam przypowieść o kwaście. On odpowiedział, tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, kwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał kwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się kwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. To jest fragment 13 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Ja go przytaczam dlatego, że za chwilę będziemy oglądać fragmenty ikonografii średniowiecznej, gdzie Państwo zobaczą, że, no bo o tym też dzisiaj mówimy, o wpływie Biblii na muzykę i na sztukę, gdzie Państwo zobaczą to proste przeniesienie. Tutaj dodam tylko coś, co jest oczywiste. Bardzo długo nawet biskupi nie potrafili czytać w kościele. A już gdzie mówić o ludziach, więc to, co ludzie widzieli, musiało im wystarczyć za, i to, co księża Zambon głosili oczywiście, to im musiało starczyć za całą naukę o Bogu. Proszę Państwa, mamy tutaj takie podsumowanie tego, o czym mówiłem. I znowu, przepraszam, mamy mało czasu, więc nie będę się bawił wielkie analizowanie, bo ja mam tu nawet też pokrótce opisane, ale to byśmy tutaj zczezli. Jeśli Państwo, któryś z tych obrazów Państwa wyjątkowo wzruszy, to ja później możemy do niego wrócić. To jest obraz przypisywany Hieronimowi Boschowi. Jest to Chrystus wstępujący do nieba, do piekieł. Proszę bardzo, wstąpił do piekieł. Nawet w wyznaniu wiary o tym mówimy. Chrystus w czerwonym płaszczu, bardzo często, zresztą do dzisiaj tak jest przedstawiany, wyważa piekielne drzwi, a tutaj mamy wszelakiego rodzaju okropieństwa i cierpienia, na które są narażeni ludzie. Boż też bardzo alegorycznie przedstawił postaci, możemy dokładnie w niektórych przypadkach nawet zidentyfikować, kto za jaki grzech tam się znalazł, ponieważ, zresztą nie tylko on, ponieważ w średniowieczu bardzo mocno operowano symbolem, który był dość oczywisty dla ludzi. Tak jak dzisiaj dla nas pewne symbole są dość oczywiste. Jak widzimy M, to wiemy, że to jest taka restauracja, gdzie można wątrobę sobie zniszczyć. To jedziemy dalej. Proszę Państwa, opis sądu w Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny i tak dalej, i tak dalej. Znają Państwo, Jezus tu wyznacza, jasno opowiada o kryteriach. I tutaj macie Państwo fragment sądu ostatecznego, gdzie widzimy wkraczających do nieba, witanych przez aniołów, zbawionych. Idźmy dalej. Ale mamy też, proszę Państwa, drugą część tego fragmentu, już też nie będę go czytał, gdzie Jezus mówi o tym,
mówi: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Analogiczna sytuacja. Proszę Państwa, my dzisiaj bardzo często o tym zapominamy. Przepraszam, że zaczynam trochę wchodzić w nie swoją domenę. Nie tylko jest ważne zło, które wyrządzamy, ważne jest też dobro, którego nie czynimy. Często o tym niestety, kurczę, ja zapominam i myślę, że nie tylko ja, że może to zaniechanie być jeszcze gorsze od tego, co się w potknięciu przydarzyło. I tutaj, proszę Państwa, mamy bardzo ciekawy przykład też Boża. Proszę, zobaczcie Państwo. Tu są dwie kwatery. Tu jest... Jezus jest totalnie... Widzimy go tutaj królującego, aniołów i tak dalej, ale on jest totalnie znominowany przez to piekło. Jest też taki wymowny, czytelny obraz dla ludzi tamtego czasu. Słuchajcie, kurczę, no włazicie, jest was tylu, że mi się na prawym skrzydle nie zmieściliście. No i widzimy właśnie tutaj różnych ludzi, a pośród nich demonów. To idźmy dalej. I teraz, proszę Państwa, bardzo ciekawe jest to, że wizja, którą otrzymał święty Jan w Apokalipsie, została bardzo poważnie potraktowana w ikonografii. I my w konkretnych obrazach odnajdujemy bardzo konkretne opisy. I ja to dla Państwa dzisiaj przyporządkowałem. A to jest odnaleziony fragment Apokalipsy świętego Jana. Tak pomyślałem, że może Wam się spodoba. Niestety nie potrafię tego odczytać. Proszę Państwa, a oto prolog. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. A on, wysławszy swego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Proszę Państwa, chwila jest bliska od 2000 lat. Kto wie, czy jakoś ostatnio nie przyspieszyła za nadto. I tutaj, proszę bardzo, mamy po lewej stronie, ja sobie sięgnę tylko do opisów slajdów, bo chciałbym Państwu tutaj... Czy my tam mamy, który to jest slajd? Nie mamy. Ale ja będę wiedział za chwilę. Już moment. To jest... Tak, to jest, proszę Państwa, wizja Jana Ewangelisty na Patmos. I ta iluminacja pochodzi z niezwykle, bo to chciałem Państwu powiedzieć, z niezwykle bogato zdobionych godzinek księcia Debary, to jest około 1410 rok. Czyli my pokonywaliśmy krzyżaków, a dla księcia Debary malowano przepiękne godzinki. I proszę zobaczyć, co przedstawia ten obraz. Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika. A tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu 24 trony. A na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. Proste przedstawienie, wprost przedstawienie tego, co mamy tutaj. I idźmy dalej. To jest, proszę Państwa, Biblia Karolińska, 800, to już na pamięć, to pamiętam, 820 rok. Czterech ewangelistów i każdy z nich z czterema atrybutami, o których wspomina święty Jan. Przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu, w środku tronu i dookoła tronu cztery zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę podobne do lwa, drugie do wołu, trzecie ma twarz jakby ludzką. I czwarte zwierzę podobne do orła w locie. Cztery zwierzęta, każde z nich ma po sześć skrzydeł. Mamy tutaj skrzydła u tych zwierząt. Idźmy dalej. I tutaj, proszę Państwa, bardzo znany adoracja braci Wanejkowie, adoracja
baranka eucharystycznego. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego, Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni część Mu oddają. Tu mamy, proszę Państwa, nową świątynię jerozolimską, nowe Jeruzalem w tle. I w Jego świątyni część Mu oddają we dnie i w nocy, a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce, ani żaden upał. A inny anioł trzeci przyszedł w ślad za nimi mówiąc donośnym głosem, jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamie na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu i będzie katowane ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy, czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imienia. I proszę Państwa, no, nie, jakbyście podeszli bliżej, zobaczylibyście tę przerażającą wizualizację diabła, tej brzydoty. Czy nas dzisiaj nie otacza zewsząd brzydota? Piękno jest synonimem Boga. Nawet muzyka jest taka, że podejrzewam, że tak właśnie śpiewają ci delikwenci. No to idźmy dalej. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi i inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli. I śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli. I każdy został osądzony według swoich czynów. Śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. I tu mamy, proszę Państwa, przerażającą wizję takiego jeziora ognia i bestię, która nad tym wszystkim króluje. Kochani, to musiało robić niesamowite wrażenie na tamtych ludziach. Ja przypomnę też znowu taką, przepraszam, małą dygresję. Bardzo często się mówi o tym, bardzo nadużyłem czasu? Jeszcze macie siłę? Proszę Państwa, bardzo często mówi się o średniowieczu, że to jest, mówi się, ciemne wieki. 500 lat trwało średniowiecze, a renesans 42. I to, co jest też niesamowite, wiecie, jakie było największe marzenie każdego człowieka w średniowieczu? Umrzeć za wiarę. Naprawdę. Przetaczają się ogromne dyskusje na temat kary śmierci. Wiecie, co myślano, co skazańcy myśleli o karze śmierci w średniowieczu? Że to jest łaska. Bo tym, co zrobili za życia, nie zasługują, a może przez to cierpienie mają szansę na wybaczenie. Śmierć jako rodzaj ekspiacji za zło, nie jako kara. No już pomijam to, że najwięcej stosów tak naprawdę nie zapłonęło w średniowieczu, tylko wtedy, kiedy zaczęto, kiedy w szale protestanci zaczęli po prostu grillować, kogo popadło, bo wiadomo, teraz byli bardzo tak neoficcy, tak? Wiecie, to jest tak, jak ja czasami, przepraszam, bo nie chcę nikogo obrazić, ale jak czasami ze świadkami Jehowy rozmawiam, to ja im zawsze zadaję, no, o Biblii nigdy z nimi nie rozmawiam, bo ja nie uważam, że Biblia to jest kłonica, którą możemy się okładać, tylko zawsze im zadaję jedno pytanie, powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że przez 2000 lat wszyscy się mylili, a naraz facet, który nie znał żadnego języka poza angielskim, czyli jechał na przekładach, naraz on jest mądrzejszy od wszystkich. Idźmy dalej. No mamy, proszę Państwa, słynną środkową kwaterę,
naszego sądu ostatecznego Hansa Memlinga i proszę Państwa, dopasowałem do niego opis. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jak jest odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył. Bóg mu dołoży plag zapisany w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. Proszę Państwa, zobaczcie, ilu w tej chwili mamy celebrytów, zarówno wśród księży, jak i wśród świeckich, w internecie, którzy próbują wymyślać Pana Boga na nowo. Którzy próbują stworzyć nową doktrynę, którzy próbują... Właściwie od tego chciałem dzisiaj zacząć, że jak będę mówił o sądzie ostatecznym, to powiem tak, nie w co my dzisiaj wierzymy, tylko co Kościół tak naprawdę naucza, albo może jeszcze inaczej. Nie co Kościół naucza, tylko co Kościół zapisał w katechizmie. Bo jeżeli według badań 70% katolików uważa, że się można wyspowiadać z grzechu pierworodnego, to przepraszam bardzo. A przedwczoraj podobno któryś z niemieckich biskupów wniósł postulat, żeby zwołać sobór kolejny, żeby transpłciowe osoby mogły być księżmi. Nie wiem, czy ksiądz by chciał mieć takiego wikarza. No, to lecimy dalej z tą apokalipsą. Proszę Państwa, biblijne inspiracje w muzyce. I teraz, proszę Państwa, wreszcie ja się zamykam, a Państwo chwilę posłuchają czegoś ciekawszego. Thank you.
John Frederick Henry, proszę Państwa, alleluja z jego najbardziej znanego oratorium. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że właściwie Handel, oratoria, z których dzisiaj jest najbardziej znany, to był odpad jego działalności artystycznej. Zajął się tym dopiero wtedy, kiedy trzykrotnie splajtował jako producent operowy i dostał dwa wylewy, chyba. W każdym razie zauważyliście Państwo, że w chórze nie było żadnej dziewczyny. Mnie się to bardzo podobało, dlatego że to jest praktyka wykonawcza sięgająca do początków tamtego XVII wieku i wcześniej. Mulia tacet in ecclesia, kobieta w kościele niech milczy. To jest mój konik, nawet na to nie wchodzę, bo książkę napisałem o śpiewających kastratach, więc tutaj tylko powiem, że może kiedyś się spotkamy, to Państwu opowiem o tych historiach. Jestem wielkim obrońcą, bo się mówi, że Kościół kastrował dzieci dla swoich prywatnych celów. Nie, to nie takie proste przy sobie. Proszę Państwa, oczywiście kiedy mówimy o przykładach, o inspiracjach Biblii w muzyce, no to pierwsze, co przychodzi do głowy każdemu, kto choć trochę lubi muzykę poważną, to są oratoria. No to wiadomo, bo oratoria to są utwory sakralne, które głównie poświęcone czerpią z Biblii, ewentualnie z żywotów świętych. Przy czym tak było, że, bo to XVII wiek, to wiecie Państwo, mamy kontrreformację, czyli tak, jak protestanci się zaczęli coraz bardziej panoszyć, no to Kościół katolicki wpadł na pomysł, że zamiast stawiać stosy, no to co? No to pojedziemy ich od drugiej strony. Czyli po pierwsze, piękna liturgia, piękne śpiewy, barok, wielkie świątynie wspaniałe. No więc protestanci ascetycznie zostali przy tych swoich takich dosyć ascetycznym sposobie wyrażania się. No i rzeczywiście bardziej biblijnie. Katolicy kompozytorzy tak trochę bardziej żywoty świętych, ale przedstawiłem tutaj Państwu parę przykładów kompozytorów, którzy tworzyli oratoria. Skupię się na tych ostatnich, kochani, bo my mamy, moi drodzy, na Polakach się skupię, za chwilę będzie o tym mowa, Bartłomiej Pękiel. Audite mortales. Słuchajcie, śmiertelnicy. Pierwsze polskie oratorium, które powstało w XVII wieku. O Pękielu za chwilę. To ja już nic nie widzę, jestem głupi. O, dziękuję. Kolejne. Felix Nowowiejski. Quo Vadis. Nie jest to oparte o Biblię, aczkolwiek historia dotyczy pewnego kluczowego bohatera Nowego Testamentu, czyli świętego Piotra. Józef Elsner, Męka Chrystusa Pana. Proszę Państwa, Krzysztof Penderecki, Pasja według świętego Łukasza, Siedem Bram Jerozolimy. I ostatnie oratoria, Aleksander Tarnsman, prorok Izajasz, czy Krzysztof Meyer, Stworzenie. Idźmy dalej. Możemy? Teraz, proszę Państwa, opery. Znowu, to jest bardzo kilka takich wybiórczych przykładów. Giacchino Rossini, Mojżesz w Egipcie. Giuseppe Verdi, Nabucco. No kto nie zna tej opery? A przecież historia dotyczy niewoli babilońskiej. Anton Rubinstein, Mojżesz. Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. Piękna opera. Dobrze, że nie mam takiej Dalili, bo bym musiał włosy tracić. Benjamin Britten, syn marnotrawny, Arnold Schönberg, Mojżesz Jaron, Krzysztof Knitul. Proszę Państwa, bardzo ciekawa opera. Premiera chyba w 2018 roku, opera bałtycka. Opera poświęcona sądowi ostatecznemu Memlinga, który jest do obejrzenia w Gdańsku. Krzesin Mirnebski, niedawno wystawiony w Operze Królewskiej, opera Hiob. Mirosław Skoryk, ukraiński kompozytor współczesny. Znowu Mojżesz. Zobaczcie, jak oni wszyscy bardzo Mojżesza lubili. Ale też mamy balety wystawiane, proszę Państwa, na podstawie, gdzie są wykorzystywane elementy biblijne. Balet opowieści biblijne, nie tak dawno spektakl cieszący się dużym powodzeniem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, ale też składanki, gdzie mamy opowieści oparte o pasję czy Stabat Mater. Dobrze, idźmy dalej.
No i teraz, proszę Państwa, właśnie. Pierwsze polskie oratorium Bartłomiej Pękiel. Bartłomiej Pękiel działa na dworze króla Władysława IV. Ja już tu księdzu tam wspominałem przed naszym spotkaniem. Proszę Państwa, mało osób dzisiaj wie i chce wiedzieć, ale to był złoty wiek polskiej muzyki w tamtym czasie. Wyobraźcie sobie, że kapela na dworze króla Władysława IV, który zresztą przywiózł tych muzyków ze swoich wojaży włoskich, to byli najwybitniejsi muzycy swojego czasu. Pierwszy kastrat, który śpiewał u niego, nazywał się Baltazare Ferri, nazywany u nas Balcergiem, to był najwybitniejszy śpiewak operowy pierwszej połowy XVII wieku. Mówi się, że potrafił na jednym oddechu zaśpiewać gamę trzy razy w górę i w dół, zdobiąc na każdym półtonie. Jak go zaprosiła królowa szwedzka Krystyna do Szwecji, żeby zaśpiewał, a była akurat wojna polsko-szwedzka wtedy, to zrobiono, proszę Państwa, pauzę w działaniach wojennych rozejm, żeby śpiewak bezpiecznie pojechał i wrócił. To se ne vrati, panie dyrektorze, już nigdy nas nie będą tak kochać. Najpierw był w Warszawie, później, kiedy Szwedzi, bo znowu mało o tym osób chce wiedzieć i pamiętać, ale Polskę tak naprawdę to zniszczyli Szwedzi tak, że już się nie było po czym zbierać. I nawet Niemcy nas tak nie rozkradli i nie zniszczyli w czasie II wojny światowej. To była masakra od strony demograficznej, gospodarczej, każdej innej. Ale to dzisiaj nie o tym rozmawiamy. W każdym razie pojechał później do Krakowa i tam już do końca ostał się i stworzył przepiękne oratorium Audite Mortales. Ja nawet, proszę Państwa, dwa fragmenty króciutkie dla Państwa przygotowałem. To jest piękny przykład wczesnego baroku. I osobiście z łaciny dla Państwa przetłumaczyłem całość, ale nie ma czasu czytać, więc chociaż przeczytajcie Państwo, słuchając, te dwa krótkie fragmenty. Tu mamy tłumaczenie, a tu możemy słuchać. To po minutce także. Poproszę o drugi slajd, na którym jest drugi malutki fragmencik. Oczywiście, proszę Państwa, już w tej chwili mówimy o motywach sądu ostatecznego w muzyce. Tutaj... O, niech słyszy. Sekwencję Dies Irae, ponieważ
To jest właśnie sekwencja, która mówi, starożytny łaciński tekst, która mówi bezpośrednio o sądzie ostatecznym. Dzień ów gniewu się nachyla, gdy w proch ziemi, gdy w proch wieki zmiecie chwila, świadkiem Dawid i Sybila, i tak dalej, i tak dalej. To jest sekwencja, proszę Państwa, którą tutaj Państwo widzicie w tłumaczeniu Anny Kamieńskiej. Ja przygotowałem dla Państwa trzy fragmenty z trzech różnych rekwiem, żebyście Państwo zobaczyli, jak to się kształtuje w trzech różnych epokach. A więc mamy, tylko nie będziemy całości słuchać, kawałeczek sekwencji posłuchamy w formie chorału Gregoria Jańskiego. Później zobaczycie Państwo Dies Irae podczas odprawianej za duszę Mozarta co roku w Poznaniu 4 grudnia mszy w klasycznym rycie rzymskim, gdzie rekwiem Mozarta oprawia liturgię i dzięki temu od 20 iluś lat ludzie dowiadują się, że rekwiem to jest modlitwa za zmarłych, a nie koncert w filharmonii. A potem usłyszycie Państwo Dies Irae z rekwiem Giuseppe Verdiego. Popatrz. Tego chorału kawałeczek, bo ponadużyłem już Państwa. Śmierć nie jest wybuchem tragedii. Wiecie, oni cały czas cierpieli. Ciągle byli. No nawet bogaci ludzie nie jedli 3 razy dziennie, tak jak my dzisiaj. Leków nie ma, znieczuleń nie ma, rany, choroby, porody, wszystko. To przecież ten Pan Bóg to z nieba spada po prostu, który zabiera do krainy szczęśliwość. Teraz, proszę Państwa, mista prodefunto Mozart, Dies Irae. Thank you.
że od wielu już lat Rekwiem w Poznaniu jest wykonywane tak, jak zawsze marzyłem, czyli pod chórem, za ludźmi i nikt nie patrzy na wykonawców, wykonawcy służą i muzyka jest, służy Bogu i liturgii, a nie temu, żeby ktoś coś tam odstawiał artystycznego. I 4 grudnia, mam nadzieję, w tym roku będzie znowu. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie. Tym bardziej, że u nas kończy się to tak, że jak kapłan wychodzi, żeby ludzie nie klaskali, żeby nie było cyrku, gramy zawsze 8 taktów lakrymozy, tam gdzie Mozart skończył pisać. I to się urywa, jest cisza i to jest w ogóle coś niewiarygodnego. Przychodzi tam mnóstwo niewierzących ludzi, dla których jest to okazja do tego, żeby zmierzyć się z rzeczywistością, jaką jest śmierć. To, czy ludzie wierzą w Boga, czy nie wierzą, to jedna rzecz, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie ucieknie od tego pytania, o którym dzisiaj mówimy. A tak patrzę na księży, myślę, że księży jeszcze pamiętają te ornaty rzymskie, prawda? I tą starą mszę. Dobrze, no i tutaj mamy Giuseppe Verdiego Rekwiem. To już XIX wiek. Thank you.
finał, ostatni fragment z Apokalipsy, który wykorzystał George Frideric Handel w ostatnim fragmencie swojego oratorium Mesjasz. I ujrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo, a wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, pod ziemią i na morzu i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło zasiadającemu na tronie i Barankowi: błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków, a czworo zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Ja się też Państwu bardzo nisko kłaniam. Mam przygotowane jeszcze to w wersji muzycznej, ale ponieważ nadużyłem Państwa cierpliwości, więc pewnie już nie będziemy tego odtwarzać. Tak, no to jeśli Państwo chcecie, to będzie mi bardzo miło. To mamy tutaj, jest to jakieś 5-6 minut, finał Mesjasza. Myślę, że wybrałem takie w miarę przyjazne, a ja się usuwam w cieniu.